Lublin, Małopolska. Region jest nasz. 13 minut po 8 w piątkowy, jeszcze wciąż bardzo mroźny poranek. Starosta tarnowski Roman Łucasz, który jest także członkiem zarządu PiS-u w regionie. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam w ten piękny, mroźny, ale jakże słoneczny dzień. Piękny rzeczywiście, bo słońce wreszcie mamy, na które tak długo czekaliśmy. Pana te mrozy przerażają, czy nie? Nie, absolutnie nie. Zupełnie. Ja pamiętam czasy takie, gdzie mróz był znacznie większy, około 30 stopni i też warunki były wtedy o wiele gorsze, jeżeli chodzi o drogi. Nie trzeba było to przeżyć. A dzisiaj mamy naprawdę, jeździ się bardzo dobrze, a sam mróz minus 16 czy minus 18 to nie jest wielkim naprawdę mrozem. Nikt nie narzeka na zimowe utrzymanie, na Pogórzu też nie? Myślę, że w tej chwili nie, dlatego że w tym roku nie było takich obfitych opadów śniegu, które by nam tutaj zdestabilizowały sytuację na drogach. Były jakieś pojedyncze przypadki, wiadomo, że wśród 200 tysięcy mieszkańców zawsze znajdą się osoby, które są niezadowolone, ale gremialnie pan było jest to... zadowolony. Jestem zadowolony, oczywiście. Przynajmniej ja na północy jadąc nigdy nie napotkałem na żadne trudności, drogi były zawsze odśnieżone. Na oczywiście. Północy trochę inaczej niż na południu. Na południu, oczywiście, też, ale też standard drugi jest inny na południu, bo wtedy tam utrzymujemy w stanie czarnym. Natomiast na północy jednak gdy pada śnieg, no to mamy, nazwijmy to, odśnieżone, ale pokryte warstwą śniegu, ale jeździ się bardzo dobrze. Ja pana, panie starosto, także z funkcji politycznej przedstawiłam, bo jestem ciekawa, czy prawybory w PiS-ie to jest najlepszy sposób na wyłonienie kandydata na prezydenta Tarnowa? Powiem tak, to jest jeden ze sposobów na pewno. Ale czy najlepszy? Może nie najlepszy, ale myślę, że w tym wypadku wśród tych czterech kandydatów widzimy, że te nazwiska już się przewijają i w prasie, i w mediach. Dużo się o tym już mówi, więc myślę, że jest to sposób też na takie pewne medialne również rozpowszechnienie samych kandydatów, czyli ci kandydaci są wtedy słyszalni, są widzialni, prawda? Bo gdybyśmy jednego kandydata mieli, to wtedy na pewno no, to o wiele mniej by się mówiło, bo raz by się powiedziało i po prostu on już jest i będzie kandydował. Natomiast gdy są prawybory, jednak ta cała medialna koło tego otoczka się robi większa i myślę, że to jest też z korzyścią dla tych kandydatów. Pagacz, Wójcik, Gładysz czy Łabędź, który byłby najlepszym prezydentem? Odpowiem politycznie, po prostu każdy z nich jest dobrym kandydatem. Rzeczywiście politycznie i dyplomatycznie. I dyplomatycznie. A ja proszę po ludzku, panie starosto. I po ludzku powiem, że każdy z nich ma swoje zalety, oczywiście i każdy ma wady jak każdy z nas. Natomiast myślę, że jeszcze na dzisiaj, panie rektor, nie mamy jeszcze ustalonej formuły prawyborów. Pan prezes, profesor Bernacki jeszcze tej formuły jakby tu nie ustalił. Zarząd jeszcze nie podjął takiej decyzji. Oczywiście będą przesłuchania i wtedy też się wykażą kandydaci również, jeżeli chodzi o plan na kogo by pan postawił, panie starosto, z tej czwórki? Nie mam ukształtowanego tutaj głosu. Nie mam, naprawdę. Jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy jako członkowie zarządu będziemy głosować, czy nie, więc tutaj obiecuję, że jeżeli będą prawybory, to panią poinformuję. Do 15 marca mają się odbyć. Odbędą się w tym terminie? Tak, myślę, że jest na to szansa, że jeżeli pan prezes o tym tak poinformował, to myślę, że słowa tutaj dotrzyma i to się zrealizuje. Panie starosto, spotka się pan z mieszkańcami gminy Tuchów, którzy się boją wciąż tego remontu drogi Karwodrza-Ładna? Przypomnę, panie rektorze, oni się remontu samego się nie boją, boją się natomiast zwiększonego ruchu. Natomiast trzeba tu jasno i wyraźnie powiedzieć, że drogę remontujemy, a właściwie ją przebudowujemy do klasy Z, czyli zbiorczej i tu nie możemy niestety ograniczyć ruchu. Dlatego też spotkanie oczywiście z mieszkańcami się odbędzie. Ja to spotkanie obiecałem. W tej chwili mamy podpisaną umowę z firmą, która będzie wykonywała ten remont drogi i myślę, że kwestia miesiąca, półtora, ale myślę, że już będzie po świętach, kiedy firma też będzie przygotowana do tego, bo przypomnę, że to jest systemem zaprojektuj i wybuduj, więc na dzień dzisiejszy firma też się musi do tego przygotować i wtedy spotkamy się, ale ja tak jak powiedziałem zawsze i to twierdzę i dzisiaj też to powiem, że tylko z przedstawicielami mieszkańców, nie z całą miejscowością, bo to byłoby jedno wielkie potężne zgromadzenie. No a jeżeli będą chcieli przyjść, także pozostali, to co pan to oczywiście zrobi, nie zamknięto, oczywiście no, zebranie jest jakby tutaj, no jest wolne, każdy może przyjść, każdy obywatel, tylko że wtedy, no ja bym wolał, żeby się mieszkańcy spotkali między sobą, jakieś pewne sugestie, pewne wnioski już wtedy wypracowali na tym spotkaniu, a na spotkaniu z nami, na spotkaniu z firmą, żeby już były konkretne wnioski, żebyśmy się niepotrzebnie nie sprzeczali czasami o bardzo błahe rzeczy. Kiedy firma wchodzi w teren? Jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, w tej chwili już praktycznie firma weszła w teren, dlatego że mimo, że pogoda jest troszkę niesprzyjająca, ale z drugiej strony sprzyjająca, bo ten teren jest zamarznięty i już tą część obwodnicy tutaj z Krzyszowa już będziemy wykonywać. Firma już weszła w teren. Myślę, że w tym roku to stanie się faktem, a więc jeszcze przed końcem tego roku oddamy ten taki newralgiczny odcinek, który jakby ominie. Tak, ten, który omija Kościół. To jest najważniejsze tutaj w Krzyszowie, jakby to obejście Kościoła. Natomiast pozostała część to oczywiście projekt, myślę, że
w tym roku się pojawi i jeszcze może w tym roku, a jak nie, to najpóźniej w przyszłym roku firma zacznie budować. Panie starosto, da pan znać, kiedy to spotkanie z mieszkańcami się odbędzie? Oczywiście, panie rektor, będziemy w kontakcie i nie ma problemu i tak samo zapraszamy Radio RDN. No bo właśnie, dlatego pytam. Nie mamy tutaj żadnych do ukrycia, chcemy to dyskutować z mieszkańcami. Także myślę, no to trzymam za problemu. Słowo, panie starosto. Oczywiście. 400 tysięcy złotych z Ministerstwa Finansów na pokrycie roszczeń spadkobierców. Wiem, że trafi do powiatu. Kto pomógł te pieniądze pozyskać? No powiem pani... Czy stało się tak dzięki dojściu do władz centralnych? Szanowni państwo, no rzeczywiście, no musiał tu być, pewna pomoc musiała być ze strony, zwłaszcza pana wojewody Józefa Gawrona, który nas bardzo w tym wspierał, ale to jest też ewenement, no jest pewien jakby tutaj precedens, bo do tej pory ja przypomnę, że staraliśmy się zawsze o dofinansowanie jeszcze za poprzednich rządów, koalicji poprzedniej w Warszawie. Nigdy niestetyśmy nie otrzymali, zawsze otrzymaliśmy odpowiedź po prostu negatywną. A czy inne miasta, inne ośrodki otrzymywały taką pomoc? No ja przypomnę, chociażby Warszawa wtedy otrzymała 200 milionów na reprywatyzację. To a była mniejsze duża kwota. Ośrodki? A mniejsze ośrodki jednak nie przypominam sobie, przynajmniej ja nie znam takiego przypadku, więc to też jesteśmy tutaj jakby pewnym wyjątkiem, ale nasz upór, nasze starania doprowadziły do tego, że teraz w miesiącu marcu otrzymujemy te 400 tysięcy złotych. W związku z tym musieliśmy aneksować również notarialne, dlatego że przypomnę, że ta ostatnia rata 1 000 000 złotych była do zapłaty do końca lutego. Wpłaciliśmy 600 tysięcy, natomiast pozostałe 400 tysięcy płacimy wówczas, kiedy otrzymamy z ministerstwa, dlatego że tutaj nie ma refinansowania, ale jest prefinansowanie, czyli najpierw musimy otrzymać środki i wtedy możemy zapłacić. Gdybyśmy zapłacili cały 1 000 000, to niestety te środki by nam przepadły. Dlatego też tutaj spadkobiercy też zgodzili się, ażeby wydłużyć ten czas spłaty o 1 miesiąc. Tak najprościej jak się da, bo to dość skomplikowane forma. Normalnie, panie starosto, powiedzmy, na co te pieniądze zostaną przeznaczone, tak wprost, te 400 tysięcy? Te 400 tysięcy będą przeznaczone na zapłatę ostatniej raty za posiadłość spadkobierców, którzy oczywiście zyskali tą posiadłość w Stróżach, w obecny DPS, gdzie funkcjonuje obecny DPS, a myślę, że to jest no, taka instytucja, bez której powiat tarnowski by się nie mógł obejść, dlatego też te 400 tysięcy, oczywiście może to jest niewiele, bo przypomnę pani rektor, że zapłaciliśmy w sumie za DPS w Stróża i Karwodzy 4,5 miliona złotych. No to jest około 10%. Spore ale pieniądze. Jest to ale tak, ale to 400 tysięcy to jest naprawdę no, duży gest ze strony również pana prezesa Morawieckiego, bo on premier podpisywał ostatecznie tą decyzję. Oczywiście proszę Ministerstwo Finansów, ale największy wkład tu ma pan wojewoda Józef Gawron. Wiem, że 5,5 miliona złotych, panie starosto, to są z kolei pieniądze, które udało się zaoszczędzić. Chyba tak najprościej należy powiedzieć. Czyli której inwestycji nie wykonaliście w powiecie? Inwestycje zostały wszystkie wykonane, pani redaktor. To skąd te pieniądze? Te pieniądze są głównie z oszczędności wynikające chociażby z płac, bo wiemy, że w każdym roku przewidujemy tyle pieniędzy, ile wynika z umów. To jest sporo, 5,5 miliona złotych. Natomiast w ciągu roku zawsze są chorobowe i to tych osób wbrew pozorom dosyć dużo choruje. Mamy, przypomnę, że około 300 pracowników w powiecie. I aż 5,5 miliona złotych się uzbierało? No to są, dla mnie to nie jest wielkim zaskoczeniem, dlatego że co roku mamy taką kwotę do dyspozycji. To mocno chorują. Tak, ale to nie jest tylko to, bo są niewykonania na przykład na projektach unijnych niektórych, które nie zostały wykonane, są niewykonania na przykład, są nadwykonania na przykład w domach pomocy społecznej, więc te środki, jeżeli się jak pozbieramy po kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy, to te 5,5 miliona rzeczywiście zaoszczędziliśmy, ale to jest myślę, że bardzo dobra wiadomość dla mnie jako starosty, ale również dla naszych mieszkańców. Na co te pieniądze zostaną przeznaczone? No powiem tak, zdecydowanie większość zostanie przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Tutaj już w tej chwili podjęliśmy decyzję, ażeby w tym roku zwiększyć kwotę na chodniki i z tego do tej pory przeznaczaliśmy 1,5 miliona w skali powiatu. W tej chwili chcemy, żeby to było już 1 700 000, a więc z tej nadwyżki 1 600 000, bo już 100 tysięcy mamy. I gdzie te chodniki, panie starosto, się pojawią? Decyzja tutaj, pani redaktor, jest wyłącznie po stronie burmistrzów, wójtów danej gminy, w porozumieniu oczywiście z radnymi powiatowymi z danej gminy. I tu nigdy nie wchodzimy tutaj jakby w kompetencje burmistrzów. My tylko dokładamy te 50%. A czy już ktoś się zgłasza? Czy któryś samorządowiec mówi, ja chcę, u mnie jest potrzeba? Panie redaktor, ja przypomnę, w tamtym roku wszystkie 16 samorządów wykorzystało maksymalną pulę środków. Ale czy teraz, panie starosto, tak, ktoś już się zgłasza? Tak, już mamy. I prosi o te pieniądze. Kto? Tak, już mamy gmina Gromnik, gmina Rzepiennik Szczyrzewski, gmina chociażby ostatnio również z Krzyszów zgłosiła się. Więc już mamy gmina Ryglice. I wszyscy dostaną? Wszyscy dostaną. Także bez wyjątku?
Panie redaktor, mamy panie przyjęte... Bez różnic politycznych? Bez różnic, dlatego że mamy jasne kryteria przyznawania środków na chodniki i tutaj nie ma znaczenia, kto rządzi w danej gminie. Wszyscy otrzymują sprawiedliwy podział co roku tych środków i myślę, że harmonogram, czy to jakby pewien wzór podziału tych środków, który został opracowany, myślę, że jeszcze kilkanaście lat temu, jeszcze za rządów pana posła Michała Witkiewicza, obecnego posła, obecnego starosty, do dzisiaj funkcjonuje, nie jest kwestionowany przez żaden samorząd i jest naprawdę... I nie przeszkadza panu to, że na przykład w Ryglicach rządzi burmistrz z Platformy, a pan jest z PiSu? Też dostanie? Panie redaktor, ale proszę zwrócić uwagę, że tam zdecydowaną przewagę, jeżeli chodzi o wybory na przykład samorządowe, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, ma Prawo i Sprawiedliwość. Wiesz, tam też mamy mieszkańców, ale wszystko chodzi nam o mieszkańców danego terenu. Przecież my nie robimy to dla pana burmistrza, tylko robimy dla mieszkańców, żeby poprawić ich bezpieczeństwo. Dlatego tutaj dla mnie nie ma żadnego znaczenia, kto rządzi w danej gminie. Jutro duże uroczystości, wizyta wicepremier Beaty Szydło w Koszycach Wielkich na koncercie galowym pamięci żołnierzy wyklętych. Mówimy o tym szeroko w serwisach regionalnych RDN Małopolska, a ja jestem ciekawa, czy będzie okazja, panie starosto, z panią premier porozmawiać o sprawach regionu. Myślę, że tak. Mamy takie informacje już od pani premier, czy od jej bezpośredniego otoczenia, że pani premier przyjeżdża do nas nie tylko na przysłowiowe 10 czy 15 minut, ażeby przemówić i, bo jak to często się zdarzało wcześniej w innych wypadkach, że tak to rzeczywiście ze względu na nawał pracy. No właśnie, jaki jest ten plan wizyty jutrzejszej? Plan wizyty taki, że przed 17 pani premier pojawia się w Koszycach Wielkich, w sali widowiskowo-sportowej. Całe uroczystości mają potrwać, czyli cała ta uroczystość łącznie z wykładem, łącznie z koncertem ma potrwać, przemówieniami. Oczywiście przypomnę, że również uhonorujemy jako powiat tarnowski panią premier takim medalem, który wymyśliłem jakby, czy zaprojektowałem już jeszcze 2 lata temu, to jest w służbie Bogu i Ojczyźnie, czyli tym, którzy służą z jednej strony Panu Bogu, czyli po prostu no, są tacy, ale służą tak samo ojczyźnie. Dlatego też między innymi tych laureatów już mamy kilku, między innymi pani Maria Witkowska, znana postać, jeżeli chodzi o działalność taką społeczną, kulturalną, ale i patriotyczną, z Niecieczy. A w tej chwili postanowiliśmy, ażeby za działalność panią premier tym medalem uhonorować. Więc te wszystkie uroczystości będą trwały około 3 godziny, natomiast później oczywiście odbędzie się jeszcze spotkanie takie nieoficjalne, na którym wieczorne będę chciał... Wieczorne spotkanie nieoficjalne. Tak jest, pani redaktor. A gdzie się spotykać? Mogę zapytać? Będę chciał... Z panią, oczywiście w kuluarach gdzieś, to już pan burmistrz, pan wójt, przepraszam bardzo, tam to już ustala. Coś organizuje. I zorganizuje. Mhm. Oczywiście będę chciał poruszyć sprawy regionu, między innymi sprawy dotyczące jeszcze dofinansowania na przykład przez rząd, jeżeli chodzi o wszystkie inwestycje drogowe, dlatego że wiemy, że są takie możliwości również w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Będziemy chcieli na ten temat jeszcze z panią tutaj premier porozmawiać. O którą konkretnie drogę chodzi? Znaczy, mnie chodzi przede wszystkim o remonty mostów. Jeszcze mamy kilka mostów na terenie powiatu tarnowskiego, które by trzeba było przebudować gruntownie, dlatego chcemy też porozmawiać o tym, ażeby pani premier też tutaj się do tego pozytywnie ustosunkowała i żeby tam wspierała nasze działania, żeby te środki rządowe nie zostały zmniejszone, a wręcz przeciwnie, żeby zostały zwiększone. Chodzi nam o zwiększenie dofinansowania. W tej chwili jest to 50-50, natomiast chcemy tak jak w środkach unijnych, na przykład 75-25, co byłoby dla nas bardzo dobrym również tutaj takim wsparciem dla naszego budżetu. Panie starosto, chętnie o efektach tych rozmów posłucham. Będziemy w kontakcie, dobrze? Myślę, że następna rozmowa tutaj nie, u państwa nie, ja zadzwonię w poniedziałek. A dziękuję bardzo, bardzo proszę oczywiście i myślę, że tą informację pani redaktor przekaże. Starosta tarnowski Roman Łucarz w piątkowy poranek. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Tak jest. I życzymy miłego, wspaniałego dnia. A że idzie ocieplenie, to też myślę, że tak nastraja nas to bardzo optymistycznie. Wiosny państwu życzymy. Wiosny nie tylko za oknem, ale przede wszystkim w sercach. Tak jest. O, tak na koniec. Do usłyszenia.